Dobra, drugi dzień w Kanadzie. Udało się dotrzeć do Vancouver. Dzisiaj przyjeżdżam, znaczy staram się przyjechać do okolicy początku szlaku West Coast Trail. Dzisiaj jest 6 poranek, jestem niedaleko, West Coast Trail, jakieś 45 km teraz składam namiot, który rozbiłem obok właściwie drogi, nie było innej opcji. No, składam namiot i idę, łapę stopa niestety. Jak na razie samochody to właściwie w ogóle nie jeżdżą raz na, nie wiem, na 10-15 minut, ale zobaczymy, co się dzieje. Of blast triggers petition and cash. Every iota retained, backed up and chained. Personal details ingrained, making immortal the ages who scroll through the pages, searching for porn pills and wages. Blindly embrace the tsunami. No dobra, no to zaczynamy wycieczkę po szlaku. Widzicie tam prom z tyłu, prom łódeczkę, która mi tutaj dowiozła, także już nie ma odwrotu. Teraz to tylko mogę iść naprzód, czyli w stronę West Coast Trail. No zobaczymy, jestem po prezentacji. Także postraszyli trochę niedźwiedziami, pumami i wilkami. Zobaczymy, jak to jest w praktyce. Las jest na koło gęsty. Masę paproci, w ogóle porośnięty niesamowicie, po prostu bardzo gęsto. No i jeszcze te skały. Skały i w połączeniu z drzewami robią niesamowite wrażenie. Że powiedzieć, że chyba po Roraimie jest to najdziwniejsze miejsce, jakie byłem. Nawet porównując do drugiej Malezji i Indonezji. Zobaczymy, jakie wrażenia będą pod koniec dnia, bo marsz jest naprawdę nieźle męczący.